No cóż. No okej, okay, no bo ten, jak już zaczęła się moja... Ale broń mam pod ręką. No to sobie siedzę, tak, wyjmuję swój kryminał. Bo stwierdziłem, że lamp tu żadnych nie ma i tak nic nie widać. Jeśli by zasłonić ognisko, to jest absolutnie ciemno. Jeśli jest ognisko, to widać tylko to, co jest na krawędzi wzroku. To próbuję znowu rozgryźć ten tekst w kryminale. Dobra, ponieważ próbowałeś go rozgryźć przez dosyć długi czas, będzie test na literackość teraz plus 30. Aha. No bo ty już go z zeszłej przygody próbowałeś, tak? Tak, tak, tak. Razy. I urosło aż do plus 30. Tak. Bo czy musisz rzucić 71 lub mniej? No. Ja jestem zawsze tuż przy. Już prawie. Jedziesz. No, jedziesz. No. O, gratuluję. Wreszcie. Za stopnie sukcesu. Spostrzegasz, kiedy czytasz ten konkretny rozdział tego kryminału, był wtedy zaznaczony, pamiętasz jak się nazywał? Chwilę już wyjmuję notatki i będę pamiętał. Znaczy ja ci to podpowiem, tylko coś tam tak z ciekawości pytałem, no Dobra z gwiazd. Tak, tak. I właśnie... Generalnie czytałeś co to się tam tyczyło tej całej sytuacji i generalnie cały rozdział opowiada o człowieku handlującym z ludźmi, których w ogóle nie zna, z ludźmi, którym ufał, ponieważ pocztowo się z nimi porozumiewał przez korespondencję. Był święcie przekonany, że to są jego przyjaciele, ale kiedy przyszło co do czego, to ten potężny handlowiec, który właśnie handlował z tymi swoimi tajemniczymi przyjaciółmi, okazuje się, że handlował ze swoimi najgorszymi wrogami. Którzy, no, powiedzmy, każdego imię zaczynało się na X. Okej. Okay. A to coś znaczące jest, że się na X zaczyna? Powiedzmy, że będzie to miało znaczenie, jeżeli... To znaczy, nie. Czy to jest jakaś, wiesz, że jeśli twoje imię zaczyna się na X, to jesteś taki, a taki? Nie, z tego względu nie, ale po prostu ty spostrzegłeś, że w tym wypadku, w tym opowiadaniu, znaczy w tej powieści, którą czytasz, akurat jegomość, który tutaj był handlowcem, no i cały kryminał opiewa o tym, że jest to opowieść o handlowcu, który próbuje przeżyć i w świecie po wojnie, próbuje przywrócić biznes swojego ojca, tak, i dać pracę ludziom dookoła, a przede wszystkim zapewnić byt swojej rodzinie. Wszyscy mu przeszkadzają, głównie ludzie, tak, którzy niegdyś byli jego przyjaciółmi, i nagle z pomocą przyszli jegomoście, który drogą pocztową, powiedzmy listowną, się z nim porozumiewali. Kontynuowała się ta znajomość bardzo, bardzo długo. No to oczywiście powieść imperialna, tak? Tak, tak. Kiedy przyszło co do czego, on był przekonany, że to są jego wspaniali przyjaciele, bo no, zainwestowali w jego biznes, zrobili tyle, tak, on sprowadzał ich dobra i generalnie dzięki nim zapewnił dobrobyt wielu swoim podopiecznym. Ale kiedy stanął naprzeciwko nim, okazało się, że był strasznie zszokowany. Ty jako czytelnik nie wiesz dlaczego konkretnie był zszokowany, ponieważ treść jest niejasna. Jakby autor próbował coś wiesz, przepuścić przez cenzurę, tak, żeby nie zostało wycięte.
Imię każdego z tych handlowców zaczyna się na X, zaś to jest to, co twoja postać wyłapała z racji swojego tych stopni sukcesu, że spostrzegła, że to może być ważne. Natomiast zawsze wypowiada się o tych właśnie postaciach, tak, z którymi ten jegomość handlował, jako o pięknych, doskonałych niemalże, wzniosłych. I sęk w tym, że aż do tego stopnia idealnych, że aż bluźnierczych. Aha. Że ci ludzie, no, osoby, z którymi handlował, tak, byli w jakiś sposób bardziej wyniośli. I przez to stali się jego wrogami. Aha. Okej. Okay. Zapisz to sobie, może, bo... Powiedzmy, tak. Że to... No, notację mam zrobioną z tego już. Dobra. Natomiast jeszcze raz poproszę test na spostrzegawczość. Już. Dobry dzień. I spostrzegawczość. Ojoj! Percepcja plus 20, no to akurat. Tak? Tak, no bo wskazał ci Lazarus tamto miejsce. No tak, ale ja mam... Generalnie byś miał plus 30, bo dokładnie wiedziałeś, gdzie patrzeć, ale że jest ciemno, to... Ale ten... A nie, aha, sorry. Bo gdyby to masz 31. Gdyby plus 30 zdał, to, a tak to niestety... Aha, nie, dobra. Po każdym razie nie spostrzegasz nic. No i tak ci tam siedzenie miło mija. Kładziesz się. Budzę kolejną osobę, tak. No to tam... Mówisz, że Lazarus miał tam jakieś zwiby, że niby ktoś łazi, czy coś takiego, ale ja niczego takiego nie widziałem. Ale jakby on coś widział, to niech sobie to obejrzy. Bo teraz pielgrzym, tak? Chyba tak. No to pielgrzym oczywiście tam sobie też siedzi cały czas. Marskość wątroby leczy, tak, czy coś, nie wiadomo. Nie wiadomo, co on tam robił, po prostu sobie siedzi cicho i ma mrocze. Ale kiedy już tam skończył się tam jego czas, tak, no to budzi Regisa. Regisie, jesteś? Tak, jestem. No to Regisie, zostałeś zbudzony. Też poinformowano o jakichś dziwnych spostrzeżeniach, które gdzieś tam miały miejsce. Nawet Lazarus cię tam prosił o lornetę. No ja nawet tego nie pamiętam. No dobra. Ale też cię poproszę o test na spostrzegawczość. Ja robię obchód wokół całej wartości tego transportera. Początek. No dobrze, ale na spostrzegawczość też poproszę. Karamba. No idziesz dookoła i spostrzegawczość generalnie jest taka, że jakby coś ci wyskoczyło, to byś po tym przeszedł i poszedł dalej. Tak, jesteś spostrzegawczy. Dobre imperialne warty. Tak jest. Kara mija. Ale w końcu... Zobaczyłem, że nic nie ma, to uznam, że i tak nie warto ruszać się z transporterce, bo to nigdy nie wiadomo, co z takiej ziemi wyjdzie. No i w końcu też budzi się Aristarchus, który spogląda, że masz tą swoją wartę, tak? Niemalże skończyłeś. A że on nie mógł wstać, znaczy nie mógł spać, jest około też trzeciej. No to doszedł do wniosku, że posiedzi. Palto licho, króca bomba, porozmawiam sobie z chłopem. I rozmawiam sobie z tobą. Wymieniacie się jakimiś spostrzeżeniami? Chcesz go o coś zapytać? O tego. O florę, tak? O faunę. O faunę okoliczną. Czy jest groźna? Czy atakuje często? Wiesz co, to o florę też w niektórych regionach pewnie można zapytać, czy atakuje często. A jest tam? Spoko.
No to na razie o takie rzeczy go wypytuję. Jak to wygląda tutaj? No rozumiem, on ci odpowiada, że... Dzięki. Flora w zasadzie... mniejsza z florą, bo nie, tutaj, gdzie jesteśmy, to nie jest nic groźnego. Najgorzej jest w dżunglach, w sensie, że ludzie bardzo często popadają w zamysł, szczególnie imperialni, żeby owoce, tak, jeść, które spadną z drzew, ponieważ są bardzo kolorowe i wyglądają na soczyste, ale zapominają, że chociaż skórka wygląda na lśniącą, to dlaczego one spadły? Bo już przegniły w środku. I jeżeli byś coś takiego zęby zatopił, to szanse na odratowanie ciebie są w zasadzie minimalne, bo już jesteś tak zakażony, że... Więc jego porada, nie żryj nic, co leży na ziemi w dżungli. Nie żryj. Dobry. Nie żryj. Nie, zostaw. Gdzie kurwa? Nie, zostaw. No, rozumiesz. No. Gdzie kurwa tak, tym z ciekawości, no słyszał, że tam chcieliście kogoś znaleźć, jakiegoś chłopa tam, jakiegoś wieszcza. I tak się, wiesz, podpytuje, no i jak tam wam poszło to wasze śledztwo? No wiesz, odnaleźliśmy, może nie tego wieszcza, o którego nam chodziło, ale spotkaliśmy się z lokalnym kapłanem i wyszło na to, że no poopowiadał o tym ich bożku kruku, który to niby zsyła koszmary oraz manipuluje jak marionetkami swoimi sługami, obiecując im różne rzeczy i podpisując z nimi kontrakty.